Hej, 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 witam się z wami bardzo serdecznie, z tej strony Jankas, oczywiście Sniper Ghost Warrior 3 i pewnie zastanawiacie się, dlaczego jestem w pierwszej lokacji, w pierwszej naszej kryjówce. A to dlatego, bo to bardzo dobre pytanie, już nie odpowiadam, dlatego, że coś się takiego stało, że tutaj mamy jakąś misję, odblokowaną misję, więc do niej po prostu pójdziemy. I zobaczymy, co oni od nas chcą. Czy to jest jakaś misja, która jest powiedzmy jedna ta sama w wakacji, czy po prostu tak się nagle uaktywniła? Nie wiem. Dzień dobry. Poprosiłem Franka Simsa o pozwolenie na zniszczenie starej bazy zwanej Gniazdem. Powiedział, że musimy pogadać z tobą. Możemy ci to powierzyć? Okej. Zadanie jest proste. Wysadź zbrojownię, żeby osłabić separatystów. W kompleksie jest nasz człowiek, dr Abram Arziani. Czeka na ciebie w lazarecie. A, jeszcze jedno. Nie zwracaj na siebie uwagi, zanim nie porozmawiasz z doktorem. Gdy zauważą cię w pobliżu placówki, ogłoszą alarm. Przyda ci się potem trochę C4, więc nie zapomnij go spakować. Tak jest, panie kapitanie. Czy ja mam C4? Mam C4, więc bez problemu. Czy ja muszę... Dobra, tutaj. O, fajnie. Przy okazji będziemy mogli coś wyczyścić. Dziennik. Oczyszczenie. Kolejna misja poboczna. Całkiem spoko. Jak widzicie, trochę pochodziłem i już mam cały snajper. Jestem na maksa ze snajper. Jestem snajperem od tego. Dobra, to wiesz, szybko podejść. Jestem na maksa. Jedną z rzadkich umiejętności zmaksowałem. Także co? Robimy tutaj tą rozróbę, nie? Co oni tu chcą? Oczyszczenie. Przeniknij do bazy bez żadnego alarmu. To może być ciężkie. Bez żadnego alarmu. Ciuchcia jeszcze jeździ. Więc wypadałoby ogarnąć sobie. Zbliżam się do celu. Dobrze. Arziani czeka na ciebie w lazarecie. Spójrz na mapę i uważaj. Dobra. Mam się dostać, nie wywołując alarmu. Ja to sobie ich poznaczam. Czy tam jest snajper? O nie, 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 nie. Tu jest jeden. Tam jest wieżyczka. Tam jest kilku robotników. Ok. Robotnik to robotnik. Nie oznacza mi się. Ok, wolnąłem w skałę, ale to nic. A ja tutaj chyba już przechodziłem właśnie. Było kilka razy. Tak, stąd właśnie. Tutaj jest trochę. Operator jest zbyt daleko. Tak raczej mnie nie zauważą, nie? Jeszcze kilku. Okej, mam baterię jakąś mocną, więc jeszcze sobie mogę polatać. Tam jest. Okej, chyba jeszcze tam na wieżyczce. Nie, ale tutaj raczej są goście. To nie ci. Tutaj też jest jakaś wieżyczka. Tam na dole jest jakiś robotnik. Tutaj jest kilku chętnych. Chyba. Niski poziom akumulatora, ok. Więc to byliby chyba wszyscy. On jest, się znajduje
Z tamtej strony, a do hangaru bym z chęcią podszedł. Zobaczył, co tam jest ciekawego. On jest z tamtej strony, bym musiał to jakoś ominąć, a to trochę daleko. Dobrze. Dobry jest ten zoom. Naprawdę bardzo dobry. Dobra, tam jest jeden, ale on schodzi. Nie chcę wywołać alarmu, kiedy nie trafię. Tam się chowa. Tam gdzieś w oddali jest snajper. Myślę, żeby go znaleźli. Rany, to już jest tak z daleka, to już moc traci? Raczej myślę sobie, że... O, dobra, idzie na górę, to raczej nie powinien robić jakiegoś zamieszania. Kurde, to ta broń jest jakaś... Słaba. Jak z takiego... od takiej odległości jakby... nie chcę trafić. W sensie muszę przycelować dokładnie. W statystykach było pokazane, że jest mocniejsza. Nie. Znalazł ciało. Znalazłem zwłoki. Przeszukaj teren. Przeciwnik. Alarm już wywołany. Dobra, jak już alarm wywołany, no to... dwa razy. Tylko nie do mnie. Błagam. Heading. Odsunąć się, moździerze. Ha, dobrze. Tak perfidnie we mnie. Ciekawe, gdzie mnie walnie. Pewnie przy tej bazie. Bez oznaczonych wrogów. Arzjani czeka na ciebie w lazarecie. Spójrz na mapę. Właśnie. I uważaj. Muszę na nowo wszystko. Helikoptery? Co oni tu robią? Dobra, tu z tego widzę, że raczej nikogo. Dobra, pojebowano drzewo. Tutaj.
tu. Bezpiecznik jakiś. Tu. Tu. Tam. Kolejne ekspy. Tu. Tam? Halo, tam jest chyba robot. Tutaj jest jeden, tu jest jeden, jeszcze tutaj pewnie jest. Tu jest snajper. Więc możliwe, że to byliby chyba wszyscy. Z tego co pamiętam, niestety nie mogę. Najgorsze jest to, że nie mogę. A co się zablokował? Dobrze dla mnie. Kto by to by mnie widział? Tamten nie łazi. Tamten co najmniej snajper, ale... Ktoś by mnie tu widział. Tego na górze tych dwóch trzeba byłoby ściągnąć. Sobotnik. Strzały w pobliżu! Przyjąłem. Wypatruj śladów aktywności przeciwnika. Wydałoby zmienić miejsce, bo teraz zacznę nawalać moździerzami. Znaleźć i zneutralizować wroga. Kurwa, to jeden z nas. Znaleźć strzelca. Znalazłem zwłoki. Kurde, mocny. Kurde, doktor. God damn it! Arzjani czeka na ciebie w lazarecie. Spójrz na mapę i uważaj. No, będę musiał chyba tu inaczej jakoś zrobić. Później przyjść i wyczyścić z powrotem tą mapę. Tu jest jeden. Tu jest kilku. Znowu. To już z automatu nie oznacza tych celi. Muszę jakby nakierować trochę.
Chyba przyspieszyło mi robotę. Infiltracja. Infiltracja. Gdzieś tam jest jeden jeszcze właśnie tu. Kurde, że ta snajpa jest strasznie słaba. A, pozbędę się jego. On jest zbugowany. Kolejny punkt umiejętności do wojownika. Spoko. Jak to wygląda sytuacja? 5. Ja potrzebuję 24. Okej. A co mi to da? Albo większy dodatkowy gadżet. Odporność na dodatkowy sposób segmentu zdrowia. Albo bez szybsze chodzenie. Okej. Albo seria zabójstw. Albo zaszkodzenie się na kłódzka szybciej. Okej. Dobra. Może spływać po prostu naokoło. Skoro on jest gdzieś tam. Tak się oczywiście snajpera pozbyć zawczasu. Tego snajpera to raczej nikt nie zauważy, że... Coś tu jest? Nie, nikogo tu nie ma. Co mnie straszą? Że ktoś mnie zauważy. Muszę wycelować w heada perfidnie. Dobrze. Jest tam jakoś się dostać. Nie bałem zostawić dziury, bym musiał tamtędy. Właśnie. No bo on jest tam na górze. Nie wiem, jak on tu pójdzie. Ale tego z chęcią bym wyeliminował. Po tej misji będę musiał naprawdę zmienić tą snajpę, bo niby obrażenia duże, ale nic nie daje. Tak na szybko jeszcze tego. Nie powinien widzieć. Kurde. Nie ma, tutaj jest byzło. Dobra, trzeba być spokojny.
No Benny, idzie na szczęście do mnie. Tam nie ma żadnych ciał, więc nic nie zauważy. Dobra, jest lazaret. Gdzie niby tu? Gdzieś? A nawet do namiotu muszę chyba wejść. Kurde, że sobie znaleźli taki namiot. God damn it. Nic już nie mam. Nie, już ci mówiłam, że... Kto tu jest? A, to ty. Spóźniłeś się. Przejdźmy do rzeczy. Muszę dostać się do tuneli. No tak. Będziesz musiał uzyskać dostęp do komputera, który otwiera wejścia. A potem... Nie, to już chyba wszystko. W zasadzie. Nie znamy się, jakby co. Dobra, oczyszczenie. Gdzie teraz nas... Gdzie teraz nas ten... Chcę wysłać? Tutaj, okej, okay, dobra, czyli... Tam, gdzie... Chciałem się dostać. Uuu, witaj. Nie, dobrze. Jest... Ale jest zjebany. No, prawda? Dobra, żeby dostać się do tego śmiesznego pokoiku, trzeba by pójść jakoś naokoło. Środkiem na pewno nie pójdę. Zbyt duże zagrożenie. Dobrze. No już myślałem, że dźwięk jakoś mnie wycichł. Przemoc niczego nie rozwiąże. Rozejrzyj się i powiedz, czy przemoc rozwiązała jakikolwiek z naszych problemów? Tak, problem twojego życia. Co jest? Nic... Nic kurwa nie widzę. Jak mam tu cokolwiek znaleźć? Oddajemy się! Nie strzelaj! Nic nie wiem! Nie zabijaj mnie! Ławda. Zamknijcie się. Nawet zawzykuję, może tą wieżyczkę jakąś będę mógł skakować, bo... Właśnie. Okej, okay, wyeliminowana. Bardzo dobrze. Czyli mogę hakować. Dobrze, wspaniale. I tam jest jeden na dole. Dziwnie, śmieszne, że mi tak go znaleźli.
przy okazji wyczyszczę to miejsce. Czysto. Okej, okay, tu idzie. Nic nie wiem, nie zabijaj mnie! To był jeden. Było drugie. Cicho. Miesz tak gadał, to na pewno to zrobię. No gdzieś tu zszedł na dół. Okej, tu jest. O Jezu. Facebook mnie zaatakował i się przestraszyłem. No bo oczyszczone, oczyszczone. Przedmiot. Otworzyłem wejście. Kolejny atak, to był przedmiot kolekcjonerski, okej. No to aż taka długa? Oddajemy się! Nie strzelaj! Gdzie teraz mam się dostać? Aż tam, o rany. No ale okej, istotne punkty to mam oczyszczone, więc to mi satysfakcjonuje. Ciekawe, czy dalej mam nie wywoływać alarmu. Ciekawe, czy mnie znajdą. Dobra. Podłóż ładunki z 4. Ej, a to przypadkiem już tego jakoś nie robiłem, czy coś? Coś mi się zdaje. Przepięcie było i wysadziło korki, więc panie, możesz sobie stamtąd już iść. Wiesz? Czy nie wiesz? Dobra. Fuck. Wyjdź. Pierwszy podłożony. Okej. Jeszcze dwa.
kamery zhakowane, więc... Czy ja dobrze idę? Nie, źle idę. To jest chyba taka motyw ucieczki. No, złaź. Czasem ja nie rozumiem prostych poleceń. Jak Ezio. Radzę ci stąd uciekać. Faktycznie będzie bum, bum. Przez wentylację, tak? No to nie wiem, to się cofnę do tamtego miejsca i stamtąd wywalę. Raczej rozwalę, będzie kabum, bum, bum. Jezu, rosyjskie rapsy. To jest chyba wentylacja, nie? Że ich tak rozumieć. Ciuchcia dalej, a tu jest wspinaj się. Chyba wystarczy. Trzeba zapamiętać ten... Trzeba zapamiętać ten komin, jeżeli bym chciał tutaj wrócić. Mam jest. Trzeba to pamiętać. Aż mnie trochę to pewnie zabolało. Okej, okay, wow. Miejscowy bohater odblokowany. Co to jest za osiągnięcie? Cyk, co to jest? Ukończono w jednej misji wszystkie opcjonalne, poboczne miejsca w mieście głównym. Okej, okay, ukończono w jednej... 23 nie będzie więcej się tam bawić. Okej, okay, dobra. Bardzo, bardzo dobrze. No nie, tylko mi nie mów. Musimy zatkać więcej szczurzych dziur, żeby zdławić ich operację. To jeszcze nie koniec. Dobra, już się za to biorę. Dobra. Czyli jak nam pokazuje, jedynie co będziemy musieli wrócić, to będę musiał wrócić to jedynie po tym miejsce. Tutaj też jest chyba jakiś przedmiot. Nie, to jest tylko do wyczyszczenia, to da się zrobić. Kolejne opcjonalne, tak. Dobra, w takim razie będziemy musieli wrócić chyba na mapę świata i chyba właśnie tutaj mamy kolejne właśnie, żeby jakiś coś odgrodzić, więc sobie przejdziemy tu od razu do kryjówki, a to dopiero potem. Dzięki wam wszystkim serdecznie za uwagę, za przyjemność w następnym odcinku. Trzymajcie się, zobaczenia. Cześć, pa, pa.